Od jakiegoś czasu na YouTube bardzo popularne są takie dosyć krótkie filmy, zazwyczaj z Twitcha oraz innych platform streamingowych. Dlatego widzowie, w dzisiejszym odcinku przejrzymy sobie te najśmieszniejsze klipy, shoty, w których naprawdę dzieją się różne rzeczy. Naprawdę różne rzeczy. No, kojarzycie może, nie wiem, te shoty z Rafoniksem, albo nie wiem, takie rzeczy. To takie będziemy rzeczy dzisiaj oglądać. No i miejmy nadzieję, że razem wspólnie się tutaj troszeczkę pośmiejemy. Ze względu na to, że 15 tysięcy łap w górę to kolejny odcinek tego typu, a myślę, że to się wam spodoba, co dzisiaj będziemy oglądać. Również walnijcie suba dzwonem, bo to jest bardzo ważne dla mnie, widzowie, bardzo was proszę. Weźmy, widzowie, zasrajmy w komentarzu czymś. Napiszmy na przykład słońce. Jak napiszemy wszyscy słońce w komentarzu, to słońce będzie świecić. Wybijmy ten film jak najwyżej. Co to ma być? No ale co jest? Co to ma być? Co to ma być, cholera jasna, co on mi robi? No Piotrulo, a co jakby córeczka do pokoju weszła i by zobaczyła takie rzeczy? Bro, I'm doing family friendly content. You can't do that. Sorry, but it was nice. No i milutko, no. Bardzo miły content. Iza kozak, Iza kery. Głodny Pongowski. Menedżer grzebie, szuka czegoś. Dobra, to może nie będę kręcił, jak grzebiesz w śmietniku. Głodny byłem. No czasami jest tak, widzowie, w życiu każdego streamera, youtubera, że trzeba sięgnąć pod most albo do śmietnika. Miejmy nadzieję, że mnie to nie spotka. Japcze na karuzeli. Ta miniaturka jest bardzo wymowna. Na tym grzybie małym będzie. Nie, grzyby. Ty, jego dupa się w tym nie wie. Ja nie, szybko wypadnę, już nie dobra. Co wy mu robicie, wy zbrodniarze wojenni? Nie mogę się trzymać, kurac, go za nogi. Ledwo się trzymał. Nie, to jest czerwony. Ale to jest najgorsze, jak on wstanie, to od razu się położy z bomby. O nie. Pomóż, kurwa. Top 10 słodkich momentów w życiu. Xayo Industries. A go wypluwa kawę. Kończę, bo mnie tu wiesz, go. O nie! On wypluł kawę na podłogę. Ja wiem. Pango, czemu w majteczkach streamujesz takich obcisłych? Rusia, powiedz nie, drzwi nie. A powiedz nie, drzwi nie. Nie, winie. O nie! O nie! Niedobrze! Izaek, spokój się. Polane według wzrostu. Starczy, spokojnie. Pago chyba tyle samo co ja. Ja już powoli pijmy. Teraz jedna, drugie. Nie uleją, chamsko tak mało. Zygnuję. Burza u Rafoniksa. Przed oczami mi błysło, burza je. Ja mam okno otwarte, myślałem, że mi to pomoże. Jak nadupiał niego. Przysięgam, aż podskoczyłem. O kurwa. Ja to taki błysk był w pokoju. Aż mi serce kurwa zatrząsło. Jak szkoda, że kamerki nie było w tym klipie. Tyczej z tą lodziarnią. Ciężkie życie nieudacznika. W tym samym miejscu już mi dzisiaj się kawa walała, a teraz resztki zleczę. Ciężkie jest żyć, jak jesteście nieudacznikami, naprawdę. To prawda, widzowie. Mam to samo całe życie. Blue screen i rage pago. No jo, bo to zginę się, ja tarczę straciłem. Blue screen, jebana update Windowsa. Ostatni k***a raz za pan system. Nie wiem, jak to skomentować. Olsza kumpel, nutka dla suchara na urodziny. Słuchaj, suchar, jaką ci nutę zrobiłem na urodziny dla Japczana. A, na urodziny Japczana. Suchar Begi. Suchar Begi. Kiedy masz umiejętności, ale przy okazji masz też zbyt dużo czasu. Siema, zapraszamy was na sklep smtchstore.pl. Zajebiste ciuszki tego typu, kupcie je szybko, bo... Szczerze, do odważny świat należy. Pago butelki! Dałem 3000 pesos, dałem jemu 300 pesos, wracam zadowolony z siebie. A co jest zadowolony z siebie? Nie do końca, no bo wydałem na dwie butelki, ile to jest? 3000 pesos? Dwie butelki, 3000 pesos wydał. 250 zł chyba jakoś, 250 zł. Dominikański to jest. Które kosztują 60 zł, dałem 200, no ale to nie jest najważniejsze. Co jest najważniejsze? Przynoszę te butelki. Wyciągam kurwa te butelki z siatki. Jedna 0,7, druga kurwa 350 ml. Jak kurwa miałeś dwie takie same, ty? A chłop mi dał za 1000 pesos, dał mi mniejszą, ty. A dwa kurwa to jest kurwa puste, tu nic nie ma kurwa. To jest puste, kupiłem dwie puste kurwa butelki za 200 zł. Ready to drink napisane, ty. Chłop kurwa puste butelki kupił. Jak do tego kurwa doszło? Dasz to
do Omegran Boosta na B. Dasz mi to Omegran Boosta na B? Dam. Daj ktoś też na B. Wbijamy to? Jeden. Nie! O nie! O nie, co oni kombinują? O nie! Palił. O nie, jak zesrały się chłopaki. Drapałem się po udzie. Robisz tutaj, wiesz, nie wiem, co zrobiłeś, pierdnałeś ku... Ja mi... Ale pago, dlaczego? Nieładnie się dotykać po siurku przed widzami. Chociaż na niektórych sam, to kulturę raczej mam. Izak ciśnie widza. Bo ktoś przyszedł i mi pisał, że u mnie to jest nudno i że on by chciał dymy na streamie. Wie, że dymy to nie u mnie. Aha, to u kogo, Izak? A on mówi, że chociaż świecę zrób. To brzmi trochę jak ja bym do Izaka wbił i mówił. Zrób świecę. Gnoju. 100 złotych dostałeś, przecież czemu świecy nie zrobisz? Zrobię świecy, że u mnie nie ma dymu. Że chyba kolega pomylił kanały, tak jak jego tata kiedyś i dlatego on powstał w ogóle. Taki... O! W sensie, że pomylił dupę z c***ą. Znaczy nie wiem, no tak spekuluję, widzowie. Wyścig szczurów. Co to nie wjechałeś? Tego przede mną? Nieważne, bez odbioru. Nie, tego przede mną ja nie dotknął. Nie, co tu się dzieje? Damian! No patrz, w lusterka, k***wa! No jak w lusterka? No co ty k***wa robisz? K***wa, wiem jechałeś, tu chcesz się naprawić, z***nie. No nie, no i korek zrobili debile. A bierzesz rzeki, o k***wa! Dzień dobry! O, o nie! K***wa, panie, zobacz w tym radio p***dolonym, k***wa! Wiecie co przed chwilą w radiu powiedzieli? Że odwołują trzyjszy mecz, Paleto Base Shandy Shorts. Czekałem na to jedny rok! Jak zbejtowali tych policjantów potężnie! Nie, to było potężne. Pako i Samu wypadają z zakrętu. Dobrej nocki. O nie! Co to się stanęło z tymi tirami? Fanda przebiegła, ale chciałem ją ominąć. I Sam jest szefem totalnie. Gra dla wujów. Niekoniecznie zbyt zaawansowana. Bago nie trafia przeciwnika. Okej, ja cel to spotuję. Ale za... dżungla! Info. Wyjeżdża? Nie. Przy dziurze. Może się gotować, ja na info. A k***a, co jest? Okno, wraca. Ojej, jak wszędzie obok poleciało. Pako pierwszy raz gra w CSGO. To musi być mocne. Witam. Nierozbite, k***a. Tapek czysty. Nie widzę. Patrz mi galę, Pago. Nie patrzę. Ładno ja daję sobie. Patrz mi galę, poziom. I to ma tylko 60 wyświetleń, naprawdę! Co się tutaj dzieje w ogóle? Za tobą. Ja nic nie słyszę, Pago. Oni czekają na gali. Czekają na galerii. Co? Co tu się wydarzyło w ogóle? Teraz. Gdzie ty jesteś? No tu. Co się dzieje? Co tu się dzieje teraz? Wyskakujemy na niego? Dawaj! Teraz! Jak oni chyba odliczali do tego, żeby dostać ciosa na łeb. Pago rzucił granat w klaczu 1v4. Ja pierdolę, trzeba być takim rakiem jak ja wybitnym, żeby zabić trzech i się wysadzić samemu. To jest straszne. Zawracanie na autostradzie. Chcecie zobaczyć, jak znaleźć się po drugiej stronie barykady? Opadka jest. Opadka. Chodź na traka. No i tym sposobem zawracacie na autostradzie. No fajnie było, żeby tak wyglądało to wszystko w prawdziwym życiu. Ląd weź ciągnij ze mnie. O kurde, szatan go opętał po szczepieniu. Obiecuję, że już nigdy się nie rozdolę, to było w żartach. Na kląd weź ciągnij ze mnie. Ściągam z ciebie klątwę. To musisz powiedzieć hasło jakieś. Nie, co zrobić tym ludziom czy samochodem? Przejść ciesiona, wsiadaj w bus. Dawaj, wysiadaj. Nie może wysiąść z tego auta nawet. O, wysiadł. Dobrze, widzowie, to było na tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę, za obejrzenie. 15 lajków, kolejny taki film. Komentarzyk zostawcie słoneczko, to wtedy będzie słoneczko. Moje inne kanały tutaj macie, inne filmy tutaj macie, tu Instagrama mojego macie, a tu Twittera mojego macie. Trzymajcie się i nie zesrajcie się. Nara.